Witajcie, z tej strony Rolwaka, witam was bardzo serdecznie. Przed wami prawdopodobnie ostatni odcinek, jeżeli się oczywiście uda, zagrania online w Forza Horizon 2 i Forza Horizon 1. Na początek oczywiście próbowałem 1 odpalić w multiplayerze. Po pierwsze pojawiły się jakieś nowe błędy, gdzie wchodzę w przeglądarkę serwerów. Często przy wyszukiwaniu wywala mi błąd o całkowitym braku dostępu do online. Co ciekawe, takiego błędu nigdy wcześniej nie było, ale jeden serwer akurat udało mi się wyszukać, ale przy próbie jego dołączenia również miałem błąd, więc nie wiem, czy to jest zapowiedź całkowitego wyłączenia serweru w Forza Horizon 1. To zobaczymy, jak to będzie wyglądało w najbliższych dniach, w zasadzie jutro. Nagrywam to dzisiaj, jest 22. Czyli dzisiaj tak naprawdę ostatni dzień te serwery powinny działać. Pytałem na Discordzie tutaj zapaleńców Forzy, co wcześniej tutaj z nimi grałem. No, mówili, że od dawna już nie działają te serwery w dwójce, a w jedynce ostatnio faktycznie jakieś problemy się zaczęły pojawiać, ale nadal da się niby grać w jedynkę. No, aktualnie nie mam serwera, żeby zagrać, więc zagram w dwójkę, bo to dwójka. O, radyjko. Patrzcie na tę pogodę. Mógłbym to zostać na zawsze. Tu London Electricity w Hospital Records Radio. Dzisiejszy dzień spodoba wam się jeszcze bardziej, jak usłyszycie, co się szykuje w najbliższym czasie. Metric, Camo i Crooked, Fred V i Graphics. Najlepsze. No przecież to radyjko, to tutaj słuchacie, według mnie taki klimacik daje zajebisty. Tego tak brakuje w nowych Forzach. Ogólnie jeszcze pamiętam, że Burnout Paradise City miał coś bardzo podobnego. I też to było mega fajne. No radyjko w grze, gdzie mówi ci jakby co się dzieje w grze. No, znaczy nie tylko co się dzieje w grze, ale tak wiecie, taki... Co jest? Przepraszam, wywaliło mi grabera, nie wiem co tu się podziało. Grabera nigdy mi jeszcze nie wywaliło, mam nadzieję, że się nie przegrzewa ani nic podobnego. Więc kontynuując w skrócie, no radyjko mega fajne, klimatyczne i tak dalej. Ale dwójeczka, to dwójka będzie miała całkowicie wyłączone serwery i nie będzie można zagrać więcej w tą grę online, bo po prostu tutaj nie ma totalnie nic peer-to-peer, tutaj wszystko jest na serwerach Forzy, więc może przejdźmy do tego miejsca i zobaczmy, czy można zagrać online. Na ten moment widzę to, co widziałem wcześniej, czyli na przykład social działa, pewnie pobieranie malowań też działa, może przetestujmy sobie to zaraz. Albo wiecie co, idźmy chyba całkowicie sobie online. Jest w ogóle, gdzie tu się grało online? Na social, nie? Wycieczka online, ja zadowolona. Wycieczkę się chyba grało, nie? Zobaczmy, czy wyszuka mi wycieczka. Ja w tym czasie może zmienię właśnie auto. Sorki, szczerze w dwójkę grałem najmniej, ponieważ albo miała... No cały czas ona jest full HD, 30 klatkach, a jedynkę miałem w 4K. Trójkę już grałem u siebie na PC-cie i czwórkę i piątkę, a tutaj no po prostu troszeczkę mnie odstraszało to Full HD jakoś bardzo, szczególnie te 30 klatek, nie? Już tą jedynkę przebolałem, ale tutaj te 30 klatek mnie jakoś, nie wiem, bardziej boli. Dobra, gdzieś się zmienia te samochody, bo tylko gadam, a nic nie robię. Weźmy sobie może Bugatti, chyba najszybciej. Jezus, nie, co? Czemu usuń samochód? Tak się bierze samochód. No już jestem w Warszawie, wybrałem sobie Bugatti, zobaczmy projekty, lakiery. Znajdź nowe projekty, to prawdopodobnie ostatni dzień, gdzie można sobie pobrać jakieś malowanie złote. No nie no, bądźmy jakieś bardziej unikatowi, to jest bardzo ładne. Jakoś się wyróżnia, nie jest zbytnio cringe'owe. I chyba nie będę dalej szukał, tylko wezmę to takie... Nie aż takie cringe'owe, kojarzy mi się jakoś z The Crew, nie wiem dlaczego ma takie żółte właśnie barwy. The Crew 3 też ma chyba Motorfest takie logo żółte, dlatego mi się może kojarzy z The Crew, nie wiem. No ja liczę, że The Crew to będzie gra, która jakby rzuci Forzie Horizon rękawice, bo Forza Horizon opadła na laurach. Piątka totalnie nie wyróżnia, w sensie inaczej. Piątka jest totalnie nudną częścią, która nic nowego nie wprowadza do serii. A nawet ucina niektóre funkcje, m.in. ten tryb rankingowy, którym wiele razy wspominałem. Bo dla mnie tryb rankingowy jest bardzo ważny, bo on dawał mi motywację do grania. Forza Horizon 2, ona tutaj... Chyba to był, no nie licząc jedynki, największy przełom tutaj, jakby ona zapoczątkowała taki jakby styl, w jakim poszła cała seria. Że fabuły już tak się nie liczy. Liczy się dowolność, można sobie wybierać co się chce. Menu chociażby wygląda bardzo podobnie jak w trójce, czwórce, no i w piątce teraz się już bardziej zmieniło, ale kafelkowe menu z takimi tutaj opcjami towarzyszy nam do dziś, więc menu
Praktycznie jak graliście w piątkę czy w jakąkolwiek Forzę, to menu znacie na pamięć. W każdej jest praktycznie taki sam układ. No jak widzicie, coś ten online nie chce znaleźć. Jak nagrywałem to kiedyś, jak nagrywałem ten właśnie filmik co do tych wyłączania serwerów, no to wtedy było podobnie, że szukało tego serweru. O! Właśnie znalazło! Kliknę, żeby dołączyć. I zaraz zobaczymy, nie można przypisać serwera gry, czyli niestety serwery, żeby pograć razem, nadal nie działają. No, czyli nic się nie zmieniło, mamy ostatni dzień. No szkoda, kurde, nie? Pograłbym sobie multika. Szczególnie, że teraz ostatnio znalazłem ludzi, żeby sobie pograć do tego multika, nawet z Polski, bo wcześniej takich nie znałem. No lipa straszna, nie? I tego się obawiam w przyszłości, że te gry multiplayer, na które poświęciłem masę czasu, na przykład Forza Horizon 4, Forza Horizon 3 może aż tak nie, ale też to będzie boleć, jak te serwery wyłączą. Musiałbym pobrać ją w końcu i pograć, ale nie mam miejsca na dysku. Najbardziej w życiu mnie chyba zaboli, jak wyłączą serwery Battlefielda 4. Bo tam naprawdę tysiące godzin. O mój Boże, aż nie chcę sobie tego wyobrażać. Dobra, może zostańmy przy Forzie. Forza Horizon 2. Nie pogracie już online prawdopodobnie nigdy. Nie wiem, może moderzy jakoś wkroczą na scenę, ale po pierwsze trzeba tą grę emulować na ten moment. A po drugie jakoś emulowanie serwerów dodatkowo, to wydaje mi się będzie nie do zrobienia, albo nie doczekamy się tego nigdy, więc pozostanie nam tylko tryb single player. Z Forza Horizon 2 mam nie za dużo aż tak wspomnień, bo grałem ją, tak jak mówiłem, najmniej, ale naprawdę klimacik mapki jest bardzo fajny. Po prostu czuję się, jakbym jeździł no najbliżej w sumie naszego jakby kraju, czyli Polski. Może krajobrazy nie są aż takie, ale chociażby znaki są częściej bardzo podobne. No nie wiem, po prostu tutaj czuję się, jakbym był u siebie tak troszeczkę, nie? Na przykład tam czuć, że w jedynce się potem USA śmiga, w trójce już jest Australia, to się w ogóle po drugiej stronie drogi... No właśnie, może dlatego się tak czuję, bo tutaj się po normalnej stronie drogi jedzie. Ciekawe, bo na przykład wiecie, w trójce czy w czwórce już kurde po drugiej stronie drogi się śmiga. Więc jest całkowicie inaczej, a tutaj może dlatego się tak czuję, bo się jeździ normalnie, nie wiem. Ale mapa to jest jedna z najmocniejszych stron tej części. No bo reszta raczej usprawniły nowe części, bym powiedział. Więc tutaj nie ma co narzekać, ale mapa tutaj jest bardzo, bardzo fajna. Szczególnie pamiętam jakąś drogę w górach, ale czy ja ją znajdę? Niestety nie odnalazłem tej trasy, chwilę popatrzyłem, ale jakoś tak nie przemawia do mnie ta mapa, nie pamiętam. Ale odpaliłem jakieś zawody, pojedziemy ostatnie zawody sobie no, przed wyłączeniem serwerów, no ale tak naprawdę różnicy nie będzie, bo nadal będzie można sobie je grać, jak ktoś tą grę posiada. Tylko w zasadzie od jutra nie będziecie mogli pobierać tuningów, malowań. No i w sumie to tyle, co ta Forza chyba by miała z trybu online w zasadzie. No i wiecie, no, to takiego co zostało jeszcze. Bo kluby tak naprawdę w żadnej Forzie nic ciekawego nie dawały w mojej opinii, więc... Dobra, i w jedynce dawały. W jedynce dawały, można było sobie auta na przykład brać klubowe czy coś. Ale tutaj w dwójce nie pamiętam, żeby było coś ciekawego w klubach. Chyba nic. A tu ładnie wygląda, nie? Tak słonecznie śmigacie po offroadzie. No może fanem wyścigów offroad w Forzie nie jestem, ale ładnie to wygląda. Jest to fanką. Więc chciałem ogólnie taki odcinek ostatni nagrać z jakiś multiplayera z dwójki, ale no nie udało się, więc macie taki placeholder jakby. Nie wiem jak to powiedzieć. No w jedynce też się nie udało zagrać. Ciekawe, czy potem też będzie można grać. Nie wiem, może w komentarzu wam napiszę. Obstawiam, że te granie jako tako peer-to-peer będzie działało, tylko może być jeszcze bardziej utrudnione po prostu wyszukiwanie takich serwerów. Ze względu, nie wiem jakiego, ale być może będzie trudniejsze wyszukiwanie takich serwerów, tak jak jest to właśnie teraz, że ciężko się szuka, bo co chwilę wywala do menu, że jest jakiś błąd online. No szkoda i martwię się o przyszłe gry, jak będą wyłączały serwery, bo teraz na naszych oczach coraz więcej wielkich tytułów, jakie znamy z dzieciństwa, będą wyłączane. Wiecie, następny w kolejce z Battlefieldów jest na przykład Battlefield 3, jest to giga wielka giera, no... A giga szkoda, nie? Ja nie mówię już o czwórce, którą gram do dzisiaj, nie?
ale wbijamy w erę, gdzie gry do 2010 roku zostały całkowicie już praktycznie odłączone od sieci. Chociaż tutaj Forza Horizon 2 jest chyba 2012, jak dobrze pamiętam, więc... Kurde, no... Zbliżamy się do tych takich gier, które dla mnie są najważniejsze, bo też w 2011 roku, czy 2012, już nie pamiętam, w tych okolicach dostałem dopiero internet, więc dopiero wtedy zacząłem grać w te gry online. Ale to będzie bolało teraz, bo gry są jeszcze bardziej nastawione na tryb multiplayer, chociażby pomyślcie sobie Forza Horizon 5. No nie ma tam tylko malowań i tuningów. Tam jest, kurde, trasy, społeczności. Jest tryb Battle Royale, jest Horizon Super 7, tak to się nazywało? Już nie pamiętam szczerze. Jest po prostu masa różnych rzeczy nastawionych tylko i wyłącznie na tryb multiplayer. Tak naprawdę wyłączając nam multiplayer w Forza Horizon 5, szczerze, to będziemy mieli taką samą grę jak w Forza Horizon 2. Żadnych nowych funkcji praktycznie nie będziemy mieli. Tak mi się wydaje. Co tam jest nowego? No dobra, są te historie Horizon, które zastąpiły te wyzwania jakby Horizon. Ale tak, to te gry się praktycznie nie będą różniły w mojej opinii chyba, nie? Więc moi drodzy, to by było na tyle. No niestety w momencie, kiedy wam to wrzucam, prawdopodobnie już serwery leżą w dwójce, w jedynce już leżą od dawna. Czy zagrać w multiplayer można w jedynkę? Pewnie jeszcze będzie jakoś się dało. Ale dwójka całkowicie umiera i nic już z tym nie zrobimy. Mam nadzieję, że jak najdłużej będzie się dało grać w te gry, które aktualnie można jeszcze grać. Muszę tą Forza Horizon 3 pobrać i pograć, bo nie wiem, co będzie jutro. To by było na tyle, moi drodzy. Ja się z wami żegnam do następnego odcinka. Pa, pa!